co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeplata w sercu i pamięci. I tak pochodem idą cienie, cienie, aż się kolejny znów za krew poświęci. Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga przez serce żywe, co w sercach nam bije. Bo wolności to jest tyle, i u nas poległo, i wolności to jest tyle, i u nas żyje. Będziemy kiedyś wiedzieli, skoro już wyszli z podziemi, kto
Ktoś ocalony cudem, ktoś schowany przypadkiem w rowie, straszliwą opowieść opowie. Czy szarpały ich ręce brudne, czy poszły na rzecz bez oporu, czy konali wiosennym wieczorem, czy zabito ich w groźne rano. O Boże, czy im się pożegnać dano, czy do końca aż kadr strzelił, o niczym nie wiedzieli? Myśli o najbliższych, o swoich rodzinnych stronach podnosiła na duchu i dodawała siły. Dali nam talony na pisanie listów, które napisać jest trudno, bo niewiele wolno. Zacząłem pisać list. Jak mam to zrobić? Właściwie o niczym nie wolno nam pisać, ale moich wspomnień nikt mi z serca nie wyrwie. To one dodają mi odwagi. Robi mi się lżej na sercu, gdy wspominam czasy, kiedy rozpoczynałam służbę wojskową w pierwszym pułku piechoty Legionów w czasie I wojny światowej. Nasze młodzieńcze serce rozgrzewało nas do walki z bolszewikami w latach 1918-21. Nigdy nie zapomnę, jak wyzwalali się do Wilna. Te tereny później stały się dla mnie szczególnie bliskie. Gdzie szkoliłem młodych oficerów do czasów
cienia Armii Czerwonej. Kochana rodzina, piszę ten list do was i jestem dobrej myśli. Spodziewam się, że wy tam jesteście zdrowi i cali. Pragnę, aby Bóg umożliwił mi powrót do Polski, do mojej kochanej Lubelii.
Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. Tej nocy zgładzono wolność w tym katyńskim lesie, z radzieckim strzałem w czaszkę, powinowaną wrzesie. W podartym niemieckim płaszczu martwo do rowu zepchnięto i zasypana ziemią, krwią na wskrześ przesiąkniętą, bo tylko drzewa nad grobem, stojące niby gromnice, mogłyby liść i szelestem wyszumieć tę tajemnicę. Tej nocy zgładzono wolność w tym katyńskim lesie, z radzieckim strzałem w czaszkę, powinowaną wrzesie. Wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Minęło od tego czasu, od owych chwil straszliwych, a sprawiedliwość milczy, nie ma jej widać już żywy. Nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie. Prawdę o jeńców tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Tej nocy zgładzono wolność w tym katyńskim lesie, z radzieckim strzałem w czaszkę, powinowaną wrzeszy. W czasie likwidacji trzech polskich obozów jenieckich w rejonach miast Kosielsk, Ostaszkowo i Starobielsk wymordowano 14 471 polskich jeńców. Zastrzelono bez sądu, nikt za tę okrutną zbrodnię nie poniósł żadnej kary. Jednak ten jest inny. Tu inaczej szumią drzewa,
inaczej śpiewają ptaki. Gdyby potrafiły mówić, opowiedziałyby historie, jakie nie znajdziesz w żadnej książce, jakie nikt ci już nie opowie. Rosną więc w milczeniu, na katyńskiej ziemi, wilgotnej od krwi, od wylanych łez, jak żywe pomniki zamordowanych, zakopanych, zapomnianych. Powiesz, cóż mogę zrobić po tylu latach? Możesz, jeśli jesteś Polakiem, stań na tej ziemi, a potem wróć i powiedz wszystkim i każdemu z osobna, nigdy, nigdy nie pozwolę ci o tym zapomnieć. W świadomości i sercach Polaków pamięć o ofiarach tej okrutnej zbrodni jest żywa. Pamięta o nich również Lubenia. W ramach naszej szkoły odsłaniamy pamiątkową tablicę poległego rodaka kapitana Henryka Wilka jako pomnik ofiar Katynia. Jest to hołd oddany zamordowanemu bohaterowi oraz wyraźny ślad pamięci o naszych bohaterach.